W tym filmie pokażę, jak się oblicza pochodną iloczynu funkcji. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy funkcję, która daje się przedstawić jako iloczyn dwóch funkcji, powiedzmy funkcji f od x i funkcji g od x. No i nie należy tego mylić ze złożeniem funkcji. Na temat złożenia mieliśmy już wiele filmów na temat różniczkowania złożenia. To nie jest złożenie. To nie jest tak, że funkcja f działa na wynik działania funkcji g albo na odwrót. Tutaj po prostu. W każdym punkcie x mnożymy wartość funkcji f przez wartość funkcji g. To jest zupełnie co innego niż złożenie funkcji i inaczej się liczy pochodną iloczynu niż pochodną złożenia. No więc jak się ją liczy? Jak chcę liczyć pochodną takiego iloczynu, to trzeba zastosować taki wzór, zwany czasami wzorem Leibnica. Ja nie będę go tutaj dowodził. Kwestia udowodnienia tego wzoru to jest temat na być może cały oddzielny film. A ten wzór jest taki. Ja go tutaj po prostu podam, że to jest pochodna pierwszej funkcji, czyli f' x, pomnożona przez wartość drugą funkcji, przepisaną po prostu bez zmian. I do tego dodajemy drugi składnik, w którym zamieniamy te funkcje rolami. Czyli mamy funkcję f pomnożoną przez pochodną funkcji g. Czyli tutaj jest taka bardzo prosta struktura. Mamy sumę dwóch składników. W każdym składniku jest pochodna jednej funkcji razy ta druga funkcja, przy czym w obu składnikach zamienione są role tych funkcji. Raz to jest pochodna funkcji f, a w drugim składniku to jest pochodna funkcji g. Przy okazji widzimy, że ten wzór nie zależy od tego, która funkcja to jest f, która to jest g. To znaczy, nie zależy od tego, w jakiej kolejności to je napiszemy: czy f razy g, czy g razy f. Ta prawa strona nie zależy od tej kolejności, tak jak powinno być, ponieważ mnożenie jest przemienne. No dobrze, no to zróbmy jakiś przykład, żeby zobaczyć, jak to działa. Weźmy sobie funkcję x kwadrat razy sinus x. I przećwiczmy na tym przykładzie działanie tego wzoru. No to będziemy potrzebowali obliczyć pochodne tych funkcji. To ja może napiszę tutaj, że f od x, od x jest x kwadrat, czyli pochodna tej funkcji f, no to zgodnie z tym, co wiemy już na temat pochodnej funkcji potęgowej, to jest po prostu 2x. Jak ktoś nie wie, to niech sobie zajrzy do filmów o pochodnej funkcji potęgowej. Natomiast pochodna tej drugiej funkcji sinusa to jest oczywiście cosinus x. W jednym z poprzednich filmów też był dowód, tego wzoru, czyli możemy tutaj wstawić do naszego wzoru. Zamiast f' wstawimy 2x, no i to będzie pomnożone przez g od x, czyli przez sinus x, dodać x kwadrat, bo tyle była równa funkcja f od x, razy g' czyli razy cosinus x. No i obliczyliśmy pochodną iloczynu na tym przykładzie, że to jest 2x razy sinus x, dodać cos x kwadrat razy cosinus x.